Nazywam się Dawid. Kulturystykę uprawiałem przez 20 lat. Teraz trenuję trójbój z Bodynem. 3 razy w tygodniu. Co tydzień rosnę w siłę, a sylwetka sama się robi. Czy można by robić sześciopak bez ćwiczenia mięśni brzucha? Tak, można. Oczywiście widoczność sześciopaka zależy tutaj w dużej mierze od poziomu tkanki tłuszczowej, no bo tak naprawdę każdy te mięśnie brzucha ma mniej czy tam bardziej rozwinięte, ale może ich po prostu być nie widać, bo poziom tkanki tłuszczowej jest zbyt duży. No ale o tym tak naprawdę mówi każdy, nie jest to jakieś tam super odkrywcze. O czym dużo ludzi nie mówi, to, że z odpowiednim treningiem tak naprawdę bezpośredniego ćwiczenia mięśni brzucha potrzebować nie będziecie, a te mięśnie i tak będą bardzo dobrze rozwinięte i być może będzie je widać nawet przy większym poziomie zatłuszczenia. Także w opisie wideo macie tutaj linka do poprzedniego materiału, gdzie omawiam swój trening power building, taki trójbojowy. I w tym treningu żadnych bezpośrednich ćwiczeń na mięśni brzucha nie robiłem, a mimo to myślę, że moje mięśnie brzucha wyglądało o wiele lepiej niż podczas mojej kariery kulturystycznej. No a kiedy ćwiczyłem kulturystykę, no to wcale tego treningu mięśni brzucha nie zaniedbywałem. Tak naprawdę to mając taki trening split 4 do 5 razy w tygodniu, robiłem mięśnie brzucha po każdym treningu, czyli 4 do 5 razy w tygodniu. Duże ilości ćwiczeń, powtórzeń i objętości, wszystko opierało się właśnie tutaj na jakichś tam brzuszkach, unoszeniu nóg w zwisie, także rozciąganiu i skracaniu tych mięśni brzucha. No i zawsze jakieś tam bóle potreningowe były, jakieś zakwasy, jakieś domsy. No ale wcale się to nie przekładało na to, żeby te mięśnie brzucha jakoś tam były niesamowicie rozwinięte. Dużo skupiałem się tutaj na tym, żeby trzymać talię wąsko. No i w jaki sposób? Dużo było ćwiczeń abs vacuum, czyli taka próżnia brzuszna. Zapożyczone to było od Franka Zejny. Ćwiczenia polegały na tym, że po prostu robimy sobie wydech, zasysamy tutaj naszą jamę brzuszną i wyobrażamy sobie, że chcemy dotknąć pępkiem kręgosłupa i w takiej jakby próżni, w takiej pozycji trzymamy to spięcie przez parę sekund i powtarzamy to sobie tam na parę serii, na parę powtórzeń. Miało to zadanie ćwiczyć mięśnie transversus abdominis, jakby ścieśniając nam talię. Do tego też często podczas treningu na siłowni nosiłem pas, ale bardzo biernie, po prostu pas był spięty. Nie używałem jakoś tam aktywnie, nie napinałem mięśni brzucha, po prostu nosiłem tak jako golset, żeby wszystko trzymało w kupie. W jakimś stopniu myślę, że to działało, także talia była bardzo wąska, ale te mięśnie brzucha no nie były jakoś tam fenomenalnie rozwinięte. Po prostu myślę, że intensywność treningowa była zbyt mała. No i też to właśnie skracanie mięśni brzucha nie służyło mi zbyt dobrze. No i teraz wchodząc w trójbój, w taki power building, no priorytetem tutaj stały się ciężary na naszych bojach, czyli przysiad, ławka, martwy. No i trening skupiony był na tym, żeby wszystkie ćwiczenia jakoś tam przekładały się na te boje, pomagały dźwigać więcej. No jeżeli już coś się nie przekładało, no to przynajmniej miało nie kolidować. No a teraz jeżeli przyjrzymy się takim brzuszkom, skłonom tłowia i tym podobnym, no to tak naprawdę, patrząc na tą mechanikę, ruch tutaj inicjowany jest poprzez zgięcie lędźwiowe, czyli lumbar flexion. Po prostu garbimy się po to, żeby sprowadzić bliżej siebie górną i dolną część mięśni brzucha, skracają się one i w tej pozycji robimy sobie maksymalne spięcie. Także skracamy te mięśnie brzucha i uczymy ich tak naprawdę braku tolerancji na duże rozciągnięcie. No i oczywiście garbienie się tutaj przy ćwiczeniu naszych mięśni brzucha nie jest jakimś tam wielkim problemem, ale można by się kłócić, że uczymy tutaj naszych jednostek motorycznych takiego ruchu, który nie będzie nam naprawdę służył przy martwym ciągu czy przysiadzie. No bo w tych ćwiczeniach chcemy mieć mięśnie brzucha spięte, ale w pozycji neutralnej. Nie chcemy, żeby ten po prostu tułów był zgarbiony, no bo naraża nas to na jakieś tam ryzyko kontuzji. No a znowu jak patrzymy na ławkę, no to tutaj chcemy mostkować, czyli znowu chcemy, żeby te nasze mięśnie brzucha były bardzo rozciągnięte. Na takim treningu właśnie konwencjonalnym brzucha, no skracamy te mięśnie i będziemy mniej tolerować to mostkowanie. Będzie to wychodziło bardzo słabo albo w ogóle.
Także jeśli już macie taki problem z mostkowaniem, no to trzeba by sobie przeprogramować te mięśnie brzucha, żeby zaczęły one tolerować tą rozciągniętą pozycję. Także tutaj pokażemy teraz filmik z Wodynem, gdzie takie ćwiczenie przeprogramowujące jest pokazane. Także mowa tutaj o skłonach tułowia z foam rollerem pod odcinkiem rdzeniowym kręgosłupa, ale tylko z takiej pozycji rozciągniętej do pozycji neutralnej. Tak, żeby pośladki i łopatki dotykały nam tej podłogi czy ławki. No i takie ćwiczenie bardzo nam tutaj pomoże, żeby odzwyczaić te mięśnie od bycia skróconymi. Samo mostkowanie przy ławce oczywiście też nam będzie pomagać. Jeżeli takiego problemu nie mamy, no to po prostu wystarczą nam takie silne spięcia izometryczne, kiedy mięśnie brzucha nie są skrócone. To nam się przełoży na boje, no i też rozwinie te mięśnie brzucha, w cudzysłów, samo. Nie musimy tutaj wprowadzać żadnych dodatkowych ćwiczeń. Wystarczy po prostu nauczyć się poprawnie wykonywać tłocznię brzuszną, aktywnie wykorzystując pas na siłowni, a nie pasywnie, tak jak ja to kiedyś robiłem, czy tak to się widzi typowo na komercyjnych siłowniach. Także pas zapinamy sobie z takim delikatnym luzem. Bierzemy wielki wdech brzuchem i staramy się wypełnić cały pas, tak żeby ten luz całkowicie zniknął. Także wyobrażamy sobie, byśmy musieli rozerwać ten pas naszą talią. Powinno się przy tym czuć bardzo silne spięcie mięśni brzucha, no i też grzbietu. Także takie wypełnianie pasa 360 stopni, nazwijmy to, tworzy nam się dzięki temu takie ciśnienie w obrębie brzucha, które pomaga nam stabilizować tułów i kręgosłup. Pomaga nam to dźwigać więcej, przestaniemy się garbić, no i też świetnie ćwiczy to mięśnie brzucha. Także tak jak mówiłem, w moim programie nie miałem żadnych ćwiczeń tutaj na sześciopak, jedynie właśnie robiłem tłocznię brzuszną przy każdym przysiadzie, każdym martwym ciągu, czy to rozgrzewce, czy serii roboczej. No i zaawansowało to bardzo dobrymi rezultatami. Także jeżeli macie w programie treningowym ciężkie przysiady i martwe ciągi, zainwestujcie w pas, nauczcie się tłoczni brzusznej, boje będą lepiej wychodzić, a mięśnie brzucha będą rosły same. Także zapraszam do dyskusji w komentarzach, dajcie proszę lajka i suba, pozdrawiam, siła. Mostkujemy, to chcemy, żeby mięśnie brzucha zrobiły co, żeby się rozciągnęły na maksa, wtedy mamy świetny mostek, tak? Wyciskać bez problemu. Jeżeli ktoś ma spięte mięśnie brzucha, to nie może się mostkować, bo to jest spięty, prawda? I takim świetnym ćwiczeniem na rozciągnięcie tego jest foam roller. Kładziemy się i tak sobie i dotykamy i łopatkami, i tyłki. Tylko że nie wyrobi to mięśnie brzucha. I póki one będą słabe, to będą nas spinały. Więc robimy sobie brzuszki. A możemy też chwycić sztangielkę i też się z tym brzuszkiem zrobić. Bardzo proste.